Cześć, witajcie. Ja jestem Natek i teraz pokażę wam, jak zdobyć Meltana, czyli tego Pokemona, jak on wygląda. I dzięki temu mojemu sposobowi będziecie ich mogli mieć nieskończoność. To najpierw wchodzicie w sklep Play i instalujecie Pokemon Home. O tak. I teraz, i jak już to sobie zainstalujecie, klikacie na otwórz. I jeszcze wspomnę, że do tego sposobu nie musicie mieć Nintendo Switcha. Klikacie tutaj na zezwól wszystko. Zezwól, zezwól, zezwól. I teraz wybieracie język. Polskiego nie ma, więc wezmę angielski. Tak, klikamy. Region Europa i tutaj wybieracie Polskę. Klikacie na tak. Wpisujecie, kiedy się urodziliście. Teraz zaznaczacie te dwie opcje. Klikacie tutaj. I teraz, to jest najważniejsze. Będziecie musieli stworzyć konto Nintendo. Więc klikacie tutaj na Link Your Account. Teraz klikacie na ten żółty przycisk. I żółty przycisk. No tak. Przekierowuje was do przeglądarki internetowej i tutaj tworzycie nowe konto. Ja akurat już mam stworzone, więc tylko wpiszę hasło. Dobrze, po zalogowaniu się wchodzicie na yes. I teraz już jest wszystko gotowe. I teraz to tylko się ściągać. I teraz możecie przejść do Pokémon Go. Teraz jak już jesteście w grze, to klikacie na ten przycisk na dole i na settings. Teraz schodzicie na dół, na sam dół i tutaj jest taki przycisk Pokémon Home. Klikacie na niego i klikacie na sign in. I się teraz logujecie na tym samym koncie Nintendo, na którym byliście właśnie, na który go stworzyliście lub się zalogowaliście. Po wpisaniu hasła sami wracacie do Pokémon Go. Teraz tutaj może teraz się pokazał taki przycisk jak Send the Pokémon. Teraz kontynuuję. I teraz musicie przesłać jakiegoś Pokémona do Pokémon Home. Ale więc po prostu weźcie jakiegoś słabego, którego tak nie używacie. Jeżeli a mnie zależy na micie tam dobrych Pokemonów, więc ja biorę tego, klikam next i klikam na transport. Jeżeli wam się pokaże taki komunikat, to wracacie do Pokémon Home. To znaczy, że już wcześniej wysłaliście jakiegoś Pokemona, ale go nie odebraliście jakby. Tutaj mam jednego wysłanego, więc sobie go odbiorę. Jak już wam się wszystko wczytało, to takie, że coś wam się pokazuje i klikacie tutaj na yes, to wtedy go odbieracie. Klikacie tutaj na ten przycisk i już jest to dobrze. I możecie teraz wrócić do Pokémon Go i możecie znowu kliknąć na transport. Tak? I dostaliście tego Mystery Boxa. I dajcie tutaj na addon. I teraz jak wejdziecie na swoje przedmioty w ekwipunku i troszkę zjedziecie na dół, będziecie mieli tego Mystery Boxa. Jak go otworzycie, to będą wam się te Meltany wszędzie pokazywać. Będziecie mogli je sobie złapać. I możecie ich mieć tyle, ile sami chcecie. Jeżeli nie chcecie przegapić żadnego kolejnego poradnika ani filmu, to możecie zasubskrybować mój kanał i zostawić łapkę w górę. Dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Cześć!